Korea Północna przeprowadziła kolejny test rakiet balistycznych Korea Północna. Test nowego pocisku balistycznego. Premier Japonii poinformował, że Korea Północna po raz kolejny przeprowadziła test dwóch pocisków balistycznych. Południowo-koreańska armia potwierdziła, że Pyongyang wystrzelił rakietę, która następnie spadła do morza, nie powodując szkód. Według służb wywiadowczych kraj wciąż testuje możliwość wystrzeliwania pocisków z okrętów podwodnych. Jednak we wtorek rakieta miała być odpalona z zanurzonej platformy. Korea Północna przeprowadziła we wtorek test pocisku balistycznego, podała Armia Korei Południowej. Z kolei premier Japonii Fumio Kishida poinformował o dwóch rakietach wystrzelonych przez Pyongyang. Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne, powiedział polityk. To bardzo niefortunne, że Korea Północna kontynuuje od zeszłego miesiąca wystrzeliwanie rakiet, dodał szef japońskiego rządu. Według południowo-koreańskich służb wywiadowczych pocisk został wystrzelony z miasta portowego Sinpo na wschodzie kraju, gdzie znajduje się duża stocznia, a zdjęcia satelitarne wykazały, że były tam obecne okręty podwodne. Eksperci przypominają, że Pyongyang pracuje obecnie nad możliwością wystrzelenia pocisku balistycznego z okrętu podwodnego, ale we wtorek prawdopodobnie został on wystrzelony z platformy zanurzonej w wodzie. Według władz Japonii rakieta wpadła do morza i nie wyrządziła żadnych szkód. Wtorkowy test rakietowy zbiegł się w czasie ze spotkaniem w Waszyngtonie amerykańskiego specjalnego wysłannika do spraw. Korei Północnej Sung Kima z jego południowo-koreańskim odpowiednikiem Noh -y u na którym wezwano do rozmów z Pyongyangiem. Będziemy kontynuować drogę dyplomatyczną z Koreą Północną, aby poczynić namacalne postępy, które poprawią bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników, powiedział Sung Kim. Nie mamy wrogich zamiarów wobec Korei Północnej, dodał. Była to piąta próba rakietowa Korei Północnej od początku września. Pyongyang testował m.in. pocisk dalekiego zasięgu, rakietę wystrzeloną z platformy kolejowej oraz pocisk, który był reklamowany jako hipersoniczny.